Ta praca to jest ryzyk fizyk. No i dobrze, mam to gdzieś. Ani paszportu, ani wizy. Pies to drapał palto 6. Może się trafić 4-8. Lub inna sankcja może być. A ja to chrzanie, mam to w nosie. Ja to olewam, wisi mi. Witam serdecznie, właśnie jesteście z nami na próbach do musicalu 21. Ten młody człowiek, który tam siedzi i próbuje pisać nuty, to jest Marcin Partyka, który będzie odpowiedzialny za muzyczną część tego koncertu. Mamy tutaj około 40 wykonawców, to są młodzi, naprawdę bardzo fajni ludzie, jest fajna energia, ciekawy temat. Co my, 20-30-latkowie, mamy do powiedzenia o Solidarności i o tych 30 latach w 2010 roku? Stefan jest pracownikiem stoczni, ma 25 lat, zginął mu ojciec, więc jest zapalonym buntownikiem, no i chce wyzwolenia. W ogóle nigdy nie tańczyłem takich rzeczy i to jest super, że choreograf tam nie odpuszcza tego, że jesteśmy aktorami i że nas ciśnie mocno. Ja to lubię. Nie, będzie fajnie. Bateria nie wytrzymała tego. Trudno jest czasami podołać tancerzom profesjonalnym, z którymi tańczymy wspólnie niektóre układy i naprawdę oni dają radę, więc my staramy się nie być gorsi, musimy ostro zapierniczać. Oprócz tego, że śpiewamy, że tam gramy, to jeszcze tańczymy i ta przestrzeń, która jest taka industrialna i jest ciężka, no ciężko to będzie ogarnąć. Między dwiema dziurkami na karcie już kolejny dzień pracy przeminął. Między tym, co na mecie, a tym, co na starcie. Cała ta logistyka, przygotowanie tego w tej hali, która nie jest przystosowana do koncertów ani do spektakli, żeby było dobrze, jest karkołomne i tak naprawdę w naszej głowie wygląda to świetnie. Więc zapraszamy Państwa do naszych głów 5 września do hali Huty Warszawa, stacja Młociny Warszawa. To jest przestrzeń dla Ciebie, lecz czy tam się odnajdziesz między szóstą a 14 godziną? Jak widać, pracujemy ciężko, bo czeka nas trudne zadanie. W tej hucie jest przestrzeń olbrzymia i choreografia, którą staram się tam stworzyć, to podlega prawom przez tej olbrzymich odległości. No i przede wszystkim podłoże, na którym będziemy tańczyć, i maszyny, które będą brały udział w choreografii, koparki, różne wózki, urządzenia mechaniczne itd. Hala duża, a my tacy mali. Zapraszam wszystkich na to, bo warto zobaczyć. Myślę, że warto spojrzeć na wydarzenia sierpniowe również w takiej formie. Wszyscy znamy je z historii, ale może uda nam się powiedzieć choćby jedno zdanie nowe na ten temat, a to byłoby już fajnie. Kto krew ma niezmytą na dłoniach, choć żaden nie skazał go z
dadzą wina, nie będzie też kobiet. I tak smutno samemu pod celą. Lecz mam nadzieję, nie żądają